Halo, halo, cześć Wam, Tomasz z tej strony i witam Was na kanale Koszary Tradingu. W tym materiale pomówimy sobie na temat ekosystemu, który moim zdaniem ma potencjał do tego, aby podczas hossy stać się czymś naprawdę dużym i gdzie moim zdaniem będą pojawiały się ciekawe okazje inwestycyjne i gdzie sam będę szukał dla siebie właśnie potencjalnych gemów. Tym ekosystemem jest Ton Blockchain. Powiem Wam dzisiaj, dlaczego uważam, że jest to moim zdaniem blockchain z ogromnym potencjałem i który moim zdaniem ma szansę stać się jednym z wiodących blockchainów właśnie w, powiedzmy, kolejnym roku, dwóch latach. Powiemy sobie o tym, jak na tym blockchainie w ogóle zacząć, co możemy tutaj znaleźć, jakie projekty się budują. No i także powiem Wam, dlaczego osobiście uważam, że jest to ciekawe miejsce do tego, aby właśnie tych okazji na rynku szukać. Trzeba mieć na uwadze jednak, że jest to blockchain, który jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc dla jednych może być to dobra wiadomość, dla innych zła. Dla mnie osobiście jest to coś dobrego, ponieważ dzięki temu mamy szansę na to, aby te projekty znajdować naprawdę szybko i po prostu wcześniej przed innymi, co daje nam potencjał do tego, aby po prostu ta ekspozycja była no jak najlepsza. Jeżeli trafimy oczywiście w te projekty właściwe, które gdzieś tam w dalszej części rynku będą zyskiwały na wartości. I zanim do tego przejdziemy, zapraszam Was jeszcze na naszego Discorda. Jest to największa społeczność w Polsce związana właśnie z rynkiem kryptowalut, więc jeżeli Was tutaj jeszcze nie ma, to link do Discorda macie w opisie tego filmu. I koniecznie pamiętajcie o tym, aby odebrać sobie rolę VIP. Tutaj w zakładce odblokuj dostęp VIP macie instrukcje i wszystko krok po kroku jest opisane, co i jak należy zrobić, aby odblokować sobie dodatkowe sekcje, które publikowane są tylko właśnie dla członków VIP. Także zachęcam do dołączenia oraz do odebrania sobie właśnie tej roli. I zanim przejdziemy do konkretów, to mam do Ciebie jedną małą prośbę, abyś, jeżeli tego jeszcze nie robisz, zasubskrybował nasz kanał i kliknął dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zajmie Cię to dosłownie minutkę, a dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. A więc, jeżeli to już zrobiłeś, to przejdźmy do konkretów. Ok, a więc zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym Ton Blockchain jest i powiem Wam pokrótce po prostu tutaj takie główne jakby idee, główne założenia, bo generalnie nie ma tutaj nic skomplikowanego. Ton Blockchain jest to po prostu blockchain warstwy pierwszej, podobnie jak na przykład Ethereum czy Solana i oni skupiają się przede wszystkim na elemencie skalowalności, szybkości oraz bezpieczeństwa transakcji i chcą po prostu oni stworzyć blockchain, który będzie blockchainem takim najszybszym, najbardziej skalowalnym, no i zachowa przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, czyli generalnie no jest to coś, do czego dąży no, każda sieć, nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, aczkolwiek nadzwyczajne jest to, że jakby patrząc na to, w jaki sposób ten blockchain działa, to jest naprawdę imponujące, ponieważ jakiś czas temu odbył się taki oficjalny test właśnie skalowalności oraz szybkości tego blockchaina. To był test robiony właśnie przez zespół stojący za blockchainem Ton. No i udało im się tutaj udowodnić, że ich blockchain jest w stanie przetworzyć ponad 100 tysięcy transakcji na sekundę. Więc jest to ogromna ilość w porównaniu na przykład do innych blockchainów. Bo tak jak tutaj widzicie, udało im się osiągnąć wynik ponad 104 tysięcy transakcji wykonanych w ciągu sekundy. Dla porównania Bitcoin wykonuje takich transakcji 7, więc no jest tutaj przepaść, a oczywiście no Bitcoin nie aspiruje do tego, aby być najszybszym blockchainem. To nie jest w ogóle jego jakby misja. Ale porównując to do innych blockchainów, na przykład takich jak Solana, która słynie właśnie ze swojej szybkości, to tutaj mamy ponad 40 tysięcy transakcji mniej wykonanych właśnie w ciągu tej sekundy. Patrząc na inne takie największe blockchainy jak BSC, no to tutaj mamy ogromną przepaść. Polygon Matic także ogromna przepaść. Polkadot ogromna przepaść. Więc generalnie widzimy, że jeżeli chodzi o tą szybkość faktycznie, no to Ton blockchain jest po prostu w tej chwili tym blockchainem najszybszym, jeżeli chodzi o blockchainy warstwy pierwszej, ponieważ takie tutaj są brane pod uwagę. I to ciekawe, z tego co możemy sobie tutaj wyczytać właśnie w tym artykule, który także podlinkuję Wam w opisie tego filmu, to tak naprawdę był tylko i wyłącznie ułamek tego, do czego Ton blockchain jest zdolny. Ponieważ tak jak możemy sobie tutaj właśnie w tym punkcie przeczytać, Tim informuje nas o tym, że tak naprawdę Ton blockchain jest w stanie przetworzyć miliony transakcji na sekundę. Jednak tutaj wąskim gardłem jest zorganizowanie takiego po prostu testu, ponieważ już w tej chwili mieli problem z tym, aby tutaj właśnie wynająć odpowiednią przestrzeń dyskową w chmurze, która potrzebna jest do tego, aby po prostu tą
która potrzebna jest po prostu do tego, aby taki test był w stanie po prostu dojść do skutku w ogóle. I tak jak tutaj możemy sobie przeczytać, problem polega na tym, że po prostu dostawcy tej przestrzeni dyskowej nie chcą wynajmować jej na tak krótki okres czasu, przez co właśnie trudno jest taki test zorganizować, aczkolwiek będą nad tym pracowali, ponieważ chcą udowodnić, że właśnie są w stanie przetwarzać jeszcze więcej tych transakcji na sekundę, więc zobaczymy, jak im to wyjdzie. No ale generalnie patrząc sobie już na ten wynik, jest to naprawdę coś imponującego. Więc pokazuje to po prostu, że przy tym blockchainie pracują ludzie, którzy znają się na rzeczy. No i teraz do tego przejdźmy, ponieważ to także jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o samą genezę tego blockchainu. Ponieważ historia Ton Blockchain zaczęła się od tego, że oficjalnie zespół stojący za Telegramem, ponieważ no Ton Blockchain i Telegram mają powiedzmy jednych właścicieli, jeden zespół, który za tym stoi, można tak powiedzieć. No i kilka lat temu była sytuacja, że właśnie jakby zespół stojący za Ton Blockchain i Telegramem postanowili właśnie stworzyć ten projekt, zebrali oni naprawdę spore finansowanie, jednak problem pojawił się w momencie, kiedy SEC stwierdził, że to im się nie podoba i że po prostu to finansowanie, które zebrali, jest nielegalne i że muszą to zwrócić, no i generalnie jakby robili im bardzo pod górkę. Więc zespół stojący za projektem Ton Blockchain postanowił oficjalnie, że od tego projektu się odłączają i już nic nie będą mieli z nim wspólnego. No i oficjalna wersja jest taka, że ten projekt przejęła garstka deweloperów niezależnych w cudzysłowie, którzy po prostu ten projekt będą dalej sobie rozwijali. No i taka jest oficjalna wersja, jakby tego się wszyscy trzymają, jakby to ma służyć głównie temu, aby właśnie żadne instytucje typu SEC się do tego nie przyczepiały, ponieważ rozwija to grupka niezależnych deweloperów, ale tak jakby mówiąc bardziej praktycznie, bardziej jak to wygląda faktycznie w rzeczywistości, no to zespół stojący za Telegramem cały czas w tym projekcie uczestniczy, robi to nieoficjalnie, ale po prostu jakby no większość osób wie, że tak naprawdę tak to wygląda i że oni tego projektu nigdy nie porzucili. Co oczywiście jest dobrą wiadomością, ponieważ no za tym blockchainem stoi tak ogromna marka, jaką jest Telegram, tak? Więc no jest to coś naprawdę imponującego i co przede wszystkim nowych użytkowników może przekonać do tego, aby z tego korzystać, no bo skoro stoi za tym Telegram, czyli komunikator, którego używają praktycznie codziennie, to musi to być coś no sprawdzonego, nie może to być jakiś tam scam, więc to jest no na pewno na duży plus, jeżeli chodzi o cały ten projekt. Sercem całego ekosystemu, podobnie jak na przykład w Ethereum jest to Ether, tak samo w Ton Blockchain, tutaj tym głównym tokenem jest token Ton. I służy on przede wszystkim do opłat transakcyjnych, no i jego główną użytecznością jest oczywiście bycie tokenem natywnym, czyli są w nim pobierane wszystkie opłaty transakcyjne w tym ekosystemie. Generalnie też w przyszłości ten token ma być wykorzystywany również do płacenia za różnego rodzaju usługi, które Ton Blockchain ma zamiar wprowadzić. Ponieważ oni nie ograniczają się tylko do tego, aby to był blockchain, ale także tworzą wokół tego różnego rodzaju produkty. Przykładowo chcą oni stworzyć wokół swojego ekosystemu taki jakby osobny internet, gdzie będziemy mogli tworzyć osobne strony właśnie www, różnego rodzaju proxy i tym podobne rzeczy, które będą wchodziły w właśnie ten ekosystem Ton. Czy na przykład kolejnym produktem będzie możliwość przechowywania swoich plików w sposób zdecentralizowany. No i właśnie tutaj wszystkie opłaty będą pobierane w tokenie Ton. Więc ma on swoją realną użyteczność, nie jest tylko jakimś tam po prostu tokenem, żeby sobie był, tylko no jest to blockchain warstwy pierwszej, więc naturalnie też ten token ma faktyczną użyteczność, co jest także jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o ten token. No i w tej chwili, jeżeli chodzi o sam token Ton, no to jest on bardzo wysoko wyceniany, ponieważ jego market cap w tej chwili jest to prawie 8 miliardów dolarów. Jest on na 15 miejscu w CoinMarketCapie, no i jego cena jednostkowa to 2,23 centa. Tutaj widzimy, że dzienny wolumen jest to około 50 milionów dolarów, więc całkiem sporo. I to jest bardzo ciekawy element, ponieważ ten token jest tak wysoko w market capie, ma on tak ogromną wartość, ale generalnie jeżeli chodzi o sam ekosystem, no to jest on dalej w powijakach i jest na bardzo wczesnym etapie, co daje nam powiedzmy taką perspektywę na to, że skoro ten projekt jest w tej chwili tak wysoko, za całym projektem stoi jakby nie patrzeć Telegram, no to możemy także zakładać, że jeżeli będą powstawały tam nowe projekty, będą budowały się nowe aplikacje, to po prostu może być to coś ciekawego. No i właśnie
przechodząc sobie teraz do samego już ekosystemu, to popatrzmy na kilka statystyk. W tej chwili, jeżeli chodzi o całkowity TVL, czyli wartość zablokowaną w tym ekosystemie, no to jest ona bardzo mała. Jest to 11,5 miliona dolarów. Dla porównania w takim chociażby Arbitrum, które jest w tej chwili na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o zestawienie właśnie blockchainów, jest to 2,3 miliarda dolarów, więc no mamy tutaj sporą przestrzeń jeszcze do wzrostów. No i widzimy, że na przestrzeni ostatniego roku ten TVL zaczął nam rosnąć od okolic około połowy lutego. No i od kilku miesięcy utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie, co pokazuje, że no tutaj wiele się jeszcze po prostu w tym ekosystemie nie dzieje. Jeżeli chodzi o wolumen, to również jest on aktualnie na no, takim bardzo niskim poziomie, które widzimy, że mieliśmy wystrzał w okolicach 10 marca, kiedy tutaj ten wolumen sięgnął prawie 2 milionów dolarów w ciągu jednego dnia. Z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na inne statystyki, które pokazują nam jakby liczbę użytkowników korzystających z tego ekosystemu, to widzimy, że ta liczba cały czas w tym roku nam wzrasta i aktualnie mamy tutaj już ponad 4 miliony aktywnych kont. Jeżeli chodzi o dzienne transakcje, to tutaj widzimy coś ciekawego, ponieważ przez większość tego roku no, nic się tutaj nie działo. Z kolei tutaj od początku grudnia widzimy ogromny wystrzał, który spowodował, że z około 200 tysięcy transakcji dziennie doszliśmy aktualnie do ponad 14 milionów. Więc to pokazuje nam już, że ten ekosystem zaczyna być przez innych użytkowników eksplorowany. No i to widać także po Twitterze, widać to po różnych grupkach na Telegramie, że ludzie zaczynają dostrzegać to, że tutaj jest po prostu duży potencjał i że jesteśmy bardzo wcześnie, więc po prostu warto jest zainteresować się tym teraz, kiedy jeszcze jesteśmy właśnie na tym etapie takim początkowym, ponieważ mogą pojawić się bardzo ciekawe okazje, które można w tym czasie wykorzystać. Dlatego też ten filmik dla Was nagrywam, aby pokazać Wam, że taka właśnie możliwość istnieje i że po prostu warto jest się tym tutaj zainteresować. Jeżeli z kolei chciałbyś mieć dostęp do tego typu właśnie informacji, o których jeszcze no, niewiele osób mówi, informacji, które po prostu mają znaczenie na rynku, to tego typu informacje możesz znaleźć w naszej grupce premium, czyli na arenie tradingu. Mamy tam 12 różnych sekcji odnośnie różnych obszarów rynku krypto, dzięki czemu możesz być na bieżąco z tak naprawdę każdym obszarem tego rynku i dzięki temu mieć także na nim przewagę. A po prostu trzeba mieć świadomość, że tych informacji będzie pojawiało się coraz więcej w najbliższych miesiącach, ponieważ hossa nam się rozkręca, więc tych okazji na rynku będzie coraz więcej. I po prostu nie sposób jest to samemu ogarnąć. Nikt tego nie jest w stanie zrobić, czy ty, czy ja. Więc po prostu warto jest mieć dostęp do takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie znaleźć wszystko i po prostu w krótkim czasie sobie to wszystko nadrobić. No i takie miejsce może być właśnie dla ciebie arena tradingu, na którą cię serdecznie zapraszam. W opisie tego filmu znajdziesz link do formularza. Na podstawie tego formularza ktoś z naszego teamu się z Tobą skontaktuje, umówi z Tobą rozmowę i odpowie na wszystkie Twoje pytania odnośnie samego członkostwa, ceny, ponieważ jest to grupka płatna oraz tego, jakie korzyści możesz tam właśnie znaleźć. Także jeżeli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, to link do formularza masz w opisie. Serdecznie zapraszam, a teraz wracajmy do tematu odcinka. Więc generalnie patrząc na te różne statystyki, jakie mam tutaj dostępne, widać, że zainteresowanie tym ekosystemem nam wzrasta. Jednak moim zdaniem cały czas jesteśmy tutaj bardzo wcześnie i mam wrażenie, że sporo osób nie wie nawet, jak tutaj w ogóle w tym ekosystemie zacząć, bo nie jest to też takie oczywiste, jak powiedzmy w przypadku innych sieci, gdzie dodajemy po prostu ją do MetaMaska i możemy sobie już tam ją eksplorować. Tutaj tak to nie działa, więc teraz przejdźmy sobie właśnie do tej części bardziej praktycznej, gdzie pokażę Wam, w jaki sposób w ogóle tutaj zacząć, jak przelać sobie środki na ten ekosystem i jak zacząć wykonywać swoje pierwsze transakcje. Ponieważ sporo takich pytań się pojawiało, więc pokażę Wam to krok po kroku, co i jak należy zrobić. A więc w pierwszej kolejności to, czego potrzebujesz, jest to oczywiście Twój Telegram, bo wszystko, co będziemy tutaj robili, będzie miało związek właśnie z Telegramem. I tutaj w Telegramie pierwsze, co robisz, to wchodzisz sobie tutaj w to pole szukaj i wpisujesz po prostu wallet. Tutaj otworzy Ci się właśnie to okienko, będziesz musiał kliknąć tutaj rozpocznij i następnie przeniesie Cię to do takiego ekranu, gdzie właśnie będziesz miał ten swój wallet telegramowy. I teraz ważne jest to, żeby zrozumieć, że jeżeli chodzi o ten wallet, to on aktualnie obsługuje jeszcze sieci Ton.
Portfel, który to obsługuje, jest to Tone Space, który macie właśnie tutaj wbudowany w ten wallet. Więc generalnie tutaj chodzi o to, że mamy jakby portfel w portfelu i to tym portfelem w portfelu będziemy się posługiwali. Zaraz pokażę Wam jakby jak to wszystko po kolei wygląda, ale generalnie chodzi o to, że to jest Wasz docelowy adres, który będziecie się poruszali po różnego rodzaju DEX-ach, będziecie dokonywali zakupów, sprzedaży i tym podobnych rzeczy. No i teraz pytanie, jak przelać sobie tutaj środki? W pierwszej kolejności musicie przelać te środki na ten wallet, czyli bezpośrednio na tą aplikację, którą właśnie sobie tutaj zainstalowaliście. Aby to zrobić, przechodzimy sobie tutaj na sam dół i klikamy Deposit Crypto from another wallet. Następnie wybieramy dolary, ponieważ w tej chwili nie ma jeszcze możliwości, aby wypłacać z giełd, powiedzmy właśnie tokeny TON po sieci TON Blockchain. Więc wybieramy sobie dolary, klikamy Continue. No i tutaj pojawia nam się adres do wpłaty. I tu jest informacja, że musicie wysłać te środki po sieci TRC20. Tak więc kopiujemy sobie ten adres. Następnie przechodzicie sobie na giełdę, na której dostępny jest token TONCOIN. Między innymi jest on dostępny na giełdzie Bybit, której sam korzystam. Jeżeli konta do Bybita jeszcze nie posiadasz, to w opisie tego filmu masz link do rejestracji, dzięki czemu otrzymujesz dostęp do kilku benefitów na start. Między innymi masz szansę na otrzymanie $30 USDT za dokonanie pierwszego depozytu na minimum $100, więc jest to fajna akcja dla osób nowych, które mogą sobie w ten sposób po prostu podbić swój początkowy kapitał. Więc zakładamy sobie tutaj konto, wpłacamy minimum $100 i takie $30 możemy właśnie otrzymać. Ok, więc mając już tutaj konto, potrzebujemy mieć USDT na nim, aby te środki sobie wysłać. Więc wchodzimy tutaj w opcję Withdraw. Następnie wklejacie sobie tutaj adres tego właśnie portfela z Telegrama i następnie wybieracie opcję TRC20. Tutaj widzicie, że opłata jest to $1.6. No i następnie wybieracie kwotę, którą chcecie sobie przesłać. Niech to będzie powiedzmy $150. No i po prostu tą transakcję sobie potwierdzacie. Po około 5 minutach otrzymacie informację odnośnie tego, że depozyt Wam wpłynął. No i aktualnie macie tutaj środki w USDT. Teraz w kolejnym kroku musicie zamienić sobie te środki na token TON. Więc wchodzimy sobie znowu w wallet. Wybieramy sobie USDT. Powiedzmy, że chcemy wymienić 100 USDT na tokeny TON. Review order. Confirm. OK. I w tej chwili macie tutaj tokeny zarówno USDT, jak i TONCOIN. Tak jak mówiłem na początku, tutaj portfelem docelowym będzie ten portfel, więc teraz musimy sobie te środki przelać właśnie tutaj. Czyli mówimy tutaj o tokenie TONCOIN, a więc aby tego dokonać, wchodzimy sobie w ten portfel. Tutaj klikamy w nasz adres, aby nam się skopiował, wracamy tutaj, wchodzimy w TONCOIN, klikamy Send. Klikamy External Wallet i wklejamy sobie ten adres portfela, wybieramy to, następnie wybieramy ilość, jaką chcemy przesłać, Continue, potwierdzamy i środki zostały wysłane. Teraz czekamy, aż pojawią się one u nas na portfelu. Ok, a więc środki się już na portfelu nam pojawiły, trwało to około 2 minuty. Ok, więc teraz mając już tutaj na tym portfelu środki, możemy łączyć się z pierwszymi DEX-ami. Jest w tej chwili już kilka DEX-ów, które póki co wiodą prym i są to takie trzy DEX-y jak Dedust, Stone FI oraz Tone Raffles. Do każdego z nich linki będziecie mieli w opisie tego filmu. A więc teraz, aby połączyć się z takim DEX-em, wchodzimy sobie tutaj na przykład w przypadku Dedust, Connect Wallet i wybieramy sobie tutaj pierwszą opcję, czyli Wallet in Telegram. Następnie zostaniemy przekierowani do naszego Telegrama i tutaj musimy połączyć się z tą aplikacją, potwierdzić wszystko, Connect Wallet. No i jesteśmy już połączeni, widzicie, że mamy tutaj już swój balans podany, który posiadamy i możemy dokonywać pierwszych transakcji. Możemy kupować, sprzedawać, bawić się i tym podobne rzeczy, mintować NFT, więc po prostu mamy już dostęp do tego ekosystemu. Więc generalnie ten onboarding w tej chwili, jeżeli chodzi o przesyłanie tych środków, nie jest jakoś bardzo prosty. Myślę, że to będzie potem ułatwione, aczkolwiek jak mówię, w tej chwili jesteśmy na bardzo wczesnym etapie i to pokazuje nam właśnie także ta metoda dodawania środków, ale to dla mnie oznacza, że naprawdę jesteśmy tutaj jeszcze wcześnie i że możemy tych okazji po prostu tutaj w tej chwili szukać. Teraz jeżeli chodzi o same projekty na tym ekosystemie, to w tej chwili też nie ma ich jeszcze wiele, a szczególnie nie ma ich wiele takich konkretnych, gdzie mielibyśmy jakiś
fajny wolumen. Generalnie w CoinGecko możecie sobie już znaleźć kategorię właśnie Ton Ecosystem, także podlinkuję Wam ją w opisie. I tutaj możecie znaleźć właśnie projekty, które w tej chwili już na tej sieci są. No i widzicie, że w tej chwili tutaj projekt taki największy jest to projekt Gamy, który ma market cap na poziomie około 27,5 miliona dolarów. Z kolei większość tych projektów no nie ma nawet podanego rankingu, nie ma tutaj nawet market capu. Widzimy, że większość z nich ma bardzo mały wolumen, więc na to trzeba uważać. I jeżeli będziecie szukali tutaj jakichś właśnie projektów, które chcielibyście kupić, to patrzcie przede wszystkim właśnie na wolumen, jaki one mają. Czy w ogóle tam coś się dzieje, czy jakby projekt jest martwy. Ponieważ to na bardzo wczesnym etapie właśnie w blockchainie może być problemem. Generalnie to, co polecam Wam zrobić i co sam także zrobiłem, to jest stworzenie sobie takiego miejsca, gdzie będziecie otrzymywali informacje właśnie dotyczące całego ekosystemu TON. I dla mnie takim najlepszym sposobem na to są listy na Twitterze. Tutaj stworzyłem sobie listę ekosystem TON, no i powrzucałem tam jakichś pierwszych po prostu użytkowników, którzy albo tworzą właśnie projekty na ekosystemie TON, albo go eksplorują, dają jakieś informacje na Twittera, więc mam tutaj po prostu informacje tylko właśnie z tego ekosystemu, co pozwala mi łatwo śledzić to, co się tam dzieje, różnego rodzaju listingi, launche i tym podobne rzeczy, więc polecam Wam zrobić to samo. Mogę Wam tą tutaj listę także udostępnić, abyście mieli jakiś tutaj w ogóle początek do tego i później możecie sobie ją sukcesywnie po prostu powiększać o właśnie kolejne osoby, projekty, aby po prostu mieć ekspozycję na ten ekosystem i otrzymywać informacje właśnie spersonalizowane pod niego. Ja tak mam podzielone to na różne ekosystemy, więc kiedy chcę sprawdzić, co dzieje się w konkretnym ekosystemie, po prostu wchodzę w odpowiednią listę i dzięki temu mam do tego szybki dostęp, więc to taki pro tip szybki, polecam sobie to tutaj zaimplementować, bo to bardzo ułatwia Wam pracę. Więc w tej chwili osobiście jestem na etapie, kiedy właśnie eksploruję sobie te projekty, które już tutaj w tej chwili są. Generalnie nie będę skupiał się jakoś bardzo szczegółowo na konkretnych projektach, ponieważ to będzie się działo w kolejnych filmach. Dzisiaj bardziej chciałem zrobić takie Wam wprowadzenie do tego ekosystemu, pokazać Wam jakby dlaczego się nim interesuję, jak w ogóle tutaj zacząć, więc mam nadzieję, że to Wam się bardziej rozjaśniło, więc mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. Ale jeżeli chodzi o takie projekty, które w tej chwili zaczynam obserwować, to jest to na przykład projekt DFC DAO, który jest takim pierwszym fan tokenem na właśnie sieci TON. Mamy tutaj także CryptoPunki, które w tej chwili chodzą tutaj po około 110 tokenów TON, taki jest floor price. Więc zastanawiam się tutaj nad tym, aby takiego CryptoPunka sobie właśnie zakupić lub nawet kilka, ponieważ myślę, że jeżeli hype na NFT nam wróci, a myślę, że prędzej czy później on wróci, no to tutaj na pewno taniej jest kupić CryptoPunka na tym blockchainie niż takiego normalnego, no bo różnica w cenie jest spora. Mamy tutaj także taki projekt jak Tongochi, jest to no po prostu memcoin na tej sieci. Myślę, że memcoiny także będą miały się tutaj dobrze, jeżeli ta sieć się będzie rozwijała, to na pewno będzie pojawiało się sporo takich ikonicznych właśnie memcoinów, które będą robiły dobre wyniki. Generalnie jeżeli chodzi o projekty, które będę gdzieś tutaj sobie sprawdzał i będę się nimi dzielić, to będę informować o tym głównie na swoim Telegramie, więc jeżeli tam jeszcze nie ma, to serdecznie zapraszam. Link do niego masz w opisie tego filmu. Tutaj także jest fajna akcja dla osób, które mają już konto na giełdzie Bybit, ponieważ większość tutaj promocji różnego rodzaju jest dla osób, które konta jeszcze nie mają, a tu mamy dla Ciebie promocję, która jest właśnie dla osób, które konto już posiadają. I tutaj każdy i w każdym czasie, niezależnie od tego, kiedy to oglądasz, może otrzymać od nas 30 USDT bonusu. Tutaj ta akcja opisana jest w przypiętej wiadomości na kanale, także można sobie tutaj to wszystko sprawdzić. Zajmie to dosłownie kilka minut, a dzięki temu masz dodatkowe 30 USDT na różne działania. Także polecam sobie tutaj to sprawdzić. No i także o projektach, w które będę wchodził, będę pewnie informował także na swoim Twitterze, więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, to serdecznie zapraszam. Tutaj pojawił się ostatnio między innymi właśnie wpis o ekosystemie TON, więc myślę, że warto obserwować. Przypominałam jeszcze o aktualnie trwającym naborze do Areny Tradingu. Link do formularza macie w opisie tego filmu. No a dzisiaj to by było w sumie już na tyle. Tak jak mówię, ten film miał na celu takie wprowadzenie Was w ogóle w ekosystem TON. No a gdzieś tam na dalszych etapach rynku będziemy omawiali sobie konkretne akcje, konkretne projekty związane właśnie z tym ekosystemem. Oczywiście będzie pojawiało się to na pewno w pierwszej kolejności na Arenie Tradingu dla arenowiczów. Część z tego będzie pojawiała się także na Telegramie.
ponieważ tam oczywiście szybciej jestem w stanie o tym informować. W kolejnych filmach także poruszymy sobie jeszcze temat tego ekosystemu, ponieważ tak jak powiedziałem, w tej chwili jesteśmy jeszcze bardzo wcześnie, dopiero startujemy i tutaj będzie jeszcze wiele do opowiadania, wiele do weryfikowania, do sprawdzania. No i przede wszystkim pojawi się na pewno sporo okazji, także życzę Wam, abyście je odpowiednio zidentyfikowali i byli w stanie na nich jak najwięcej zarobić. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!